z pewnością będą oburzeni, powiedzą, że to są bohomazy, które szpecą nasze miasto. Inni wpadną w zachwyt, bo w zasadzie na zachodzie jest to chyba normą. Z jakiej okazji to wielkie malowanie w Bytowie? Urząd Miasta zwrócił się do szkół, do dzieci, aby wymalować ten płot, który tak właściwie szpecił nam tę środkową część miasta. Z jakiej okazji? No okazja, Dzień Dziecka jutro. Dzień Dziecka, no i przy okazji Dni Bytowa będą. To nasze miasto jest ładne, ale chcemy, żeby było jeszcze ładniejsze. A dzieci myślę, że to najświetniej zrobią. Jaki temat pracy? Tematem pracy jest rekreacja ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rowerowej. Czyli to, co teraz akurat dzieci... No, czym się zajmują? Dzieci jeżdżą na rowerach, dzieci tutaj przedstawiają to, ale nie tylko. Myślę, że ogólnie pojęcie rekreacji. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że za tydzień zostanie to malowidło zdjęte i powróci ten szpecący parawan, parkan? Nie, no nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja przechodząc, bo tutaj moi uczniowie, ja tutaj jestem właściwie z uczniami i przechodząc między tymi dziećmi, między tymi ludźmi spacerującymi, widzę, że się ludziom podoba. Jedne są prace takie, inne są mniej ciekawe, ale ogólny efekt będzie taki, jaki tutaj widzimy. No, bardzo kolorowy. Bardzo kolorowy i ładny. Także dziękuję. To jest niemożliwe, żeby to było zdjęte. Dziękuję, dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy trudno jest malować na takiej płaszczyźnie dużej? Łatwo, bardzo łatwo. A co malujesz? Wycieczkę rowerową. I najpierw zrobiłaś sobie plan. Pokaż może do kamery, tak? Jak to będzie wyglądało. Powiedz, jak się nazywasz? Karolina Gostomczyk. Z której jesteś szkoły? W Pomysku Wielkim, szkoła podstawowa. I w jaki sposób zostałaś wytypowana do tego malowania? No, pani powiedziała, że jest tak tematyka sportowo-rowerowa i z naszej klasy jakie będą najładniejsze rysunki, ci pojadą na konkurs. Cieszysz się, że tu będzie ładniejsze? Chyba tak. Dziękuję. Yeah!
7 klasy, mocno, mocno. I prowadzą pewnie, Woronieka jest na ich połowie. I jeszcze troszkę, i jeszcze troszkę. Tak, koniec, 7 klasy. 7 klasy zwyciężyły. Najsilniejsza klasa.